Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będzie kolejny taki inny trochę film. Zmieniam trochę format filmów, ale mam nadzieję, że takie coś też wam się spodoba i od wakacji będę chciał zruszyć z normalnym kontentem, który wcześniej prowadziłem, i również powrót live'ów. Chcę, aby były live'y w wakacje przynajmniej dwa razy w tygodniu. Mam nadzieję, że uda się to ogarnąć. Przepraszam, że tak zawiodłem z tymi live'ami i z wszystkim, ale postaram się to w jak najszybszym czasie naprawić. Dzisiaj zastanowimy się nad jednym ważnym pytaniem. Może się padnie pytaniem związanym z nową odsłoną nowego sezonu Stranger Things. Jak dowiadujemy się w Stranger Things 4, oficjalnie tutaj pojawiła się informacja o spoilerach. Bo jeśli ktoś z was nie oglądał Stranger Things 4, no to polecam bardzo przeminąć ten fragment lub w ogóle nie oglądać tego filmu, bo cały film jest związany właśnie ze Stranger Things 4 sezonem, który właśnie wyszedł. Ale my przechodźmy do najważniejszego pytania i największego problemu, z którym będziemy dzisiaj próbowali go sobie wyjaśnić lub odpowiedzieć na pytanie. Kto jest potężniejszy? Jedenastka czy może Vecna? Który pojawia się właśnie w czwartej odsłonie Stranger Things. Jeśli chodzi o Stranger Things 4, część druga, scena jest przygotowana na pojedynek między jedenastką a Vecną. Mecz urazowy, w którym ten ostatni będzie próbował pomścić swoją porażkę wobec niej, która sprawiła, że był przywiązany do Upside Down przez 7 lat. Bo jak dowiadujemy się w ostatnim odcinku właśnie Stranger Things 4, siódmym odcinku czwartego sezonu Stranger Things, Nastka w retrospekcji jako młodsza wersja siebie pokonała właśnie jedynkę, nie przyłączyła się do niego, aby zawładnąć nad światem, i zniszczyła go, przez co wrzuciła go do Upside Down, w którym tkwił przez, jak czytamy, przez nawet 7 lat. Chociaż pokonała Henry'ego Krilla, są powody, by sądzić, że Eleven nie jest tak potężna jak Vecna. A przynajmniej jeszcze nie jest. Umiejętności Vecny wydają się być znacznie bardziej rozwinięte niż te numer 1 dzięki jego czasowi spędzonemu w Upside. Pozwoliło mu na doskonałe połączenie z lokalizacją, a jego zdolności są takie, że może przejąć umysły ludzi, uwięzić ich we własnym umyśle i żerować na ich strachu, smutku i traumie, bez konieczności fizycznego zbliżania się do nich. Moce Vecny pod pewnymi względami podobne są do mocy Eleven, ale znacznie bardziej zaawansowane. Więc na pewno ten pojedynek byłby bardzo ciężki dla naszej Nastki i nie wiadomo, jakby to się skończyło, czy Eleven wyszłaby bez szwanku i po raz drugi pokonała jedynkę, czy przez to, że właśnie Vecna czy jedynka spędził 7 lat właśnie w Upside Down, przez co zdobył więcej doświadczenia, więcej siły, więcej mocy i dysponuje obecnie lepszą siłą i mocą niż Nastka, czy udało by mu się jednak z łatwością pokonać Eleven, czy sprawiłoby mu to trudności. Tego i wielu innych pytań pewnie dowiemy się już 1 lipca 2022 roku, bo wtedy wychodzi część finałowa czwartego sezonu, czyli też druga część właśnie czwartego sezonu. No i na tej wiele pytań sobie na pewno już odpowiemy w podsumowaniu wtedy. Nagram kolejną część i zobaczymy wtedy właśnie już w tej drugiej części, czy Vecna wygrał, czy jednak wygrała Nastka. A ja co? Bardzo wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. To był taki krótki odcinek, żeby porównać dwie postacie z najnowszego sezonu Stranger Things. No w sumie nie dwie nowe, bo Eleven już jest z nami od pierwszego sezonu, ale Vecna pojawia się właśnie od tego sezonu, i porównać ich, czy właśnie kto może w tej drugiej części czwartego sezonu wygrać, czy właśnie Vecna, czy Nastka. Tego i wielu innych rzeczy dowiemy się właśnie już 1 lipca 2022 roku. A wy oglądaliście już najnowszy sezon Stranger Things? Napiszcie w komentarzach, czy spodobał wam się ten sezon, jak go oceniacie, jakie macie pytania pozostawione po pierwszej części sezonu czwartego.
kto waszym zdaniem może zginie w tej drugiej części czwartego sezonu. Możecie podzielić się swoją opinią w komentarzach, a ja wam jeszcze raz dziękuję bardzo. Trzymajcie się i żółwik.